Fałszywe przeprosiny narcyza. Kiedy toksyczna osoba, narcyz, przeprasza, niekoniecznie musi to oznaczać, że bierze odpowiedzialność za swoje czyny lub że naprawdę odczuwa wyrzuty sumienia za swoje zachowanie. Zamiast tego ich przeprosiny mogą być formą manipulacji lub próbą utrzymania kontroli nad sytuacją lub związkiem. Narcyzi bardzo często mają poczucie uprawnień i brak empatii dla innych, co może utrudniać im zobaczenie, jak ich zachowanie zraniło innych. Zamiast naprawdę przepraszać za swoje czyny, mogą złożyć powierzchowne przeprosiny jako sposób na uspokojenie drugiej osoby lub w ogóle uniknięcie konfliktu. Dodatkowo przeprosiny narcyza mogą być formą większego wzorca manipulacji lub gaslightingu. Mogą użyć przeprosin jako sposobu na odrzucenie winy lub skupienie się na rzekomych wadach lub niedociągnięciach drugiej osoby. Ważne jest, aby ostrożnie podchodzić do przeprosin narcyza i oceniać jego zachowanie w kontekście ogólnego wzorca zachowania. Chociaż narcyz może szczerze przeprosić i podjąć wysiłki w celu zmiany swojego zachowania, zdecydowanie częściej jego przeprosiny są manipulacyjne lub nieszczere.